Dobra, słuchajcie kochani, dzisiaj jest coś, czego w życiu się nie spodziewałam. Wracam po pierwsze do reakcji, w sensie nie wracam, to jest taki wyjątek. Jestem tu z Werą, ponieważ nasze chłopy, czyli Czajnik i Justek, uznali, że nagrają film Tinder w prawdziwym życiu. Cześć, jestem Olaf, mam 26 lat i rozwaliłbym każde krzesło na tej planecie tylko po to, byś usiadła mi na twarz. Ja! Jak Olaf przyjechał, to mówił mi parę tekstów i ja dosłownie siedziałam tak. Co chcesz? No, przyszedł gagatek. Może powiesz mi coś więcej o sobie, oprócz tego, że masz 25 lat, bo ja ogólnie wolę młodszy. 27 powiedział. Ale on się... Tak! Brawo. Przyszedł! Kto wygra ten odcinek? Aha, bo tutaj ktoś wygrywa. No, też musi być najlepszy. Mi się wydaje, że Jordan, bo Jordan, on jest właśnie takim crusherem. Nie będę ukrywał, że trochę jestem takim dużym dzieckiem, a na dodatek sam mam dziecko. Ile twoje dziecko ma lat? 5. A ile masz lat jeszcze raz? A czy to ważne? Bo zwykły jest u nas najstarszy. Jestem Sebastian, mam 23 lata. W internecie jestem znany jako Czajnik. Jestem znany z tego, że kopiuję ruchy MrBeasta. Dla ciebie mogę skopiować nawet ruchy Łysego z Brazylii. Znam ten tekst, słyszałam ten tekst cały czas. Bo ja nie lubię facetów w koszulach. Zdejmij koszulę. Ale jak zdejmę, to... O, jak zdejmie, to na pewno przejdzie. No daj spokój. No przepraszam, troszkę niski jesteś. Nam jest ciężko na to patrzeć, bo my ich znamy z innej strony. Ja wiem, że oni przy innych ludziach się zachowują zupełnie inaczej. No dziwnie się na to patrzy. Nie mogę gadać, nagrywam. Co? Ale to jest aktorzyna. Ale się śmieje, nie? Ale to jest aktorzyna. Serio, no moja siostra chodzi. Dobra, okej. Okay. Serio? Ej, nazywam się Łukasz, mówią na mnie Jordan. Mega lubię latać, jak chcesz, to mogę zrobić ci wsada. Twój ojciec siedzi w więzieniu? Nie. Bo gdybym ja był twoim ojcem, to bym siedział w więzieniu. Ale cisza. Jaki cringe. Jakiego koloru mam oczy? Brązowe. Łatwo. A, no dobra. On nie wie, jaki ja mam kolor oczu. Rozumiecie to? A wie... No i... O! Jest i ten! Atencjusz! Jaki Wera ma kolor oczu? No, kurde. W dowodzie ma napisane, że szare. Jaki kolor oczu ma Wera? Niebieskie. Czy Wera ma takie... Nie ma takich też niebieskich pełnych. Czyli jestem pełna. Niepełna, tak? Dzięki. Będę ojcem! Daję! Ale to twoja siostra. No to chodziło, jakby to był ten żart. On ma tak suche te żarty. Całe szczęście, że dwa dni temu odnowiłem sobie ubezpieczenie, bo jak cię zobaczyłem, to stanęło mi serce. I chyba nie tylko. Jezu, Jordan! I wolałbym zlizywać przeterminowany jogurt z poręczy na schodach na dworcu centralnym w 92, niż pójść z tobą na kawę. Przykro mi, ale nie chcę mieć ciasta iść, bo nie podoba mi się Ola. Nie lubię różowego, idź w lesie. No widać, po tobie, że nie lubisz różowego. Patrz, ty masz na ręce wieżę Eiffla, ja mam tu Burj Khalifę, mógłbym cię zabrać dużo wyżej niż ci się wydaje. Cześć, jestem youtuberem i śledzę zagraniczny rynek. Moim ulubionym youtuberem jest MrBeast, ale prawdziwy potwór czeka na ciebie tutaj. Też podrabiany? Przekonał, niezależnie od tego, co by powiedział. Mógłby wymyślić inne imię, co? Olaf, 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 Olaf. Tylko Olaf, mama cię tak bardzo kocha. Olaf. Jak mi się na imię? Dobra, kochani, to był pierwszy etap, ale to, jak nasi chłopcy będą mieć jeden na jeden randkę, wydaje mi się, że może być za mocne, także czekajcie do samego końca. Żeby było jeszcze ciekawie. Co tam się wydarzyło? Nie! Ja. Tam się dobrze rusza. Wiesz? Jest i mój. Cześć, jestem Sebastian, zagram ci piosenkę. Gdzie ten do 3? No 3! Dziękuję ci. Patrzy się tam główka wyżej? Ona to robi. Czemu nigdy nie jest taki miły? Brawa. Nie. Dałabym ci od razu 3, bo jesteś najmilszy. O nie! Ale chciałam... O nie! Nie, nie, teraz to się wkurzyłam. Moi drodzy, jak? Ona go przytuliła, ale to wycięli. No tak, ja widziałem poprzednie tutaj performance'y. On nie ma po prostu talentu wybranego. Mam ukryty talent, o którym jeszcze nie mówiłem. Umiem bardzo dobrze całować. Jeżeli uczynisz mi na zaszczyt, mogę ci pogadać. No, jeszcze raz. Jaki zadowolony z siebie, nie? Widzisz, jaki on jest zadowolony? Jesteś przekonana?
Raz. Ej, bo mi zmarzesz! No, przepraszam. Teraz są randki. Ja już słyszałam, że to jest mocna agentka ta dziewczyna. Okay. To może być mocne. Fun fact! Te kwiaty miały być dla mnie! Powiedz mi, w jaki sposób cię mogę przekonać do siebie. On nie musi grać. Kim ci się lepiej spędza czas? W tym momencie zdecydowanie mi się z kobietami lepiej spędza czas. Tak. On nie był tak blisko dziewczyny już bardzo dawno. O, tego top też pasuje. Też nie musi grać. Tak, tak w młodym wieku, ja już widziałem pół świata, nie? Widziałem całą Ameryce. Podróżowałam po Europie. Okej, ale leciałaś kiedyś samolotem? Tak. Ale klasą biznesową? Nie. Ekonomiczną? Tak. Jej. Ale Olaf się tak śmieje! Ta trafiła na najgorszy etap. Tak. Najgorszy, bo oni na początku byli mili, ale potem się już rozkręcali. Mhm. Twoja najnowsza bałamka jest od taty. Nie, nie, nie. 2022. No tak, zapomniałam. Nie taka nowa. Ej, ona jedzie z nim mocno! Dziewczyno, mam 3 firmy. Powiedz coś jeszcze sobie. Wiesz co, chyba nie mam ochoty jeszcze z tobą rozmawiać. Wyciągasz? Łukasz, co ty robisz? No ciężko mi się takie rzeczy ogląda. Ej, ty płaczesz, Julka, przestań. Co? No i on wygra. Jesteś youtuberem? Nie jestem youtuberem. Fajnie, jestem tancerką. Fajnie, ja nie umiem tańczyć. Może nie nauczysz mnie tańczyć? Nie nauczę cię tańczyć. To dobrze, że nie nauczysz mnie tańczyć, bo kurde, to jest takie, wiesz, każdy, kto jest tancerką, to od razu by kogoś uczył tańczyć. Widać, jak ona jest znudzona. Co on gada? A gdzie wychodzisz? Wyjdę. A za kogo wychodzisz? Za kogo wychodzisz? Jak będziemy starsze i będziemy mieć dzieci, to ja się bardzo boję. Oni kiedyś nam powiedzieli, że jak któraś z nas będzie miała dziecko i to dziecko przyjdzie do nich i oni akurat będą siedzieć we trójkę i on powie tato, to we trójkę powiedzą co? Muszę bardzo dogadywać z dziewczynami, bo mam takie intymne problemy. Czyli ty też? Ty też wolisz się dogadywać z facetami? No chodzi o to, że mam problemy z erekcją i to jest dla mnie takie... A ty jesteś taka ładna. Jak to miałem tak, że jak przyszło to do czego, to było tak, no. Żeby mi róża stanęła, to by było okej, a ja zawsze miałem tak, że ta róża leży. Mi jest głupio o tym mówić i automatycznie mam tak w sobie, że się zamykam. I uważam, że to jest głupie względem innych kobiet, że jak później... Płanie, jak to? No bo przychodzę tu, kurwa, mówić się jak jest, a ty się... Mocno przecież. Ale przecież ciebie nie śmiech. Niech się, kurwa, nie śmiech, ja ci mówię, że mam problemy, kurwa, z tym. Ale dobry aktor. Cześć. Cześć. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłaś, chociaż ty, kurwa. Róża dla ciebie, no słodę humoru. Oho. Nie przyda i tak to wszystko jest rozpierdolone. Każdy widział na Move Federation. Uderzenie. Będzie zapłacić za cykloramę, bo jest upierdolona. I ten kapek. Wszyscy tu w butach włazili. A ty w ogóle coś robisz na etat, czy nie? On się teraz zachowuje jak wtedy, co była ta afera z Freezem, że... Olek, mówiłem, zamów mi pizzę! Zamów mi pizzę! Tak, kojarzę to. Zamów mi pizzę, Olek! Zamów mi pizzę! Aneta poszła sobie grzecznie po szmatę, pewnie przyjdzie, da kapkowi, posprząta. A właśnie, że nie! Ty będziesz rzucać stołem? Kurwa, będziesz rzucać stołem! Aha! Może wiedziałam. Nie, nie wiem. Jakby co, nasze randki tak nie wyglądają z Szajnikiem. I tak mam w to wyjebać 7 godzin, wszystko. A ty co? Tak wygląda punktacja przed ostatnią konkurencją, a teraz poznajmy jej wyniki. 6 punktów, Jordan. No! Zwykłe 5 punktów. Czyli mówiłam ten albo ten. Ale się naprawdę cieszę. Ale zaleca cię to z pazurem, no co mogę ci powiedzieć. A w tym związku pazur miałaby twoja matka. Czwarte miejsce i 3 punkty za najszczęśliwszą randkę tego dnia. Justek! Ej, to jest moje cieszenie się! Kopiuję cię. 1 punkt oraz 2 punkty. Niżej spaść się nie dało. Ona jest mega mocną aktorką! Leci z nimi mocno! Najgorszą randkę wieczoru. Kończy. Czajnik! Yes! No nic dziwnego, no nie ukrywajmy, wiedzieliśmy, że to się tak skończy, Julka, przykro mi. Czajnik musi wstawić zdjęcie nago, ja widzę jego tyłek non stop. To... On się rozbiera. Dobrze, mam nadzieję, że wiesz o tym, że dzisiaj siedziałam z Krzysiem w tej toju razem. Był mega śmierdząc z ogóle.